Witam wszystkich serdecznie. Tutaj akurat tak szybciutko, że tak powiem, nadmienię, czego można się spodziewać z tego filmu. Tutaj na filmie będą w roli głównej dwie osoby, które byli moimi gośćmi i chcą się podzielić, bo o co chodzi. Byli tutaj 3 dni u mnie na ranczu i pojechali do domu i z domu przysłali mi filmik, taką opinię, recenzję, jak oni widzą tutaj pracę na ranczu, z końmi i tak dalej. Oczywiście skorzystali z treningu i mojego treningu osobistego i z mojej instruktorki, super, Barbary oczywiście, też jest dobrą instruktorką, dobrym miejscem. Także z tego też skorzystali. No i właśnie jak to wyglądało z ich punktu widzenia, chcą się podzielić tym. No i to wszystko, nie? Także zapraszam do oglądania i uprzedzam oczywiście, że tam już ktoś się też zgłaszał, żeby przyjechać i tak dalej, odwiedzić, trenować i tak dalej. Wszystko, że tak powiem, idzie w tym kierunku i wszystko poukładamy. Także kto będzie chętny, to oczywiście będziemy to realizować z każdym, tak żeby po prostu miało to ręce i nogi. I odpowiedni czas do tego, żeby po prostu realizować każdego z Was plany, jeżeli mają chęć przyjechać i odwiedzić i trenować. Także zapraszam na film. Film jest w dwóch częściach, bo już dużo gadania jest. W roli głównej jest, nie ma koni. Jedynie co tam tylko słownie będzie poruszane, ale z tego względu, że obszerna wypowiedź jest, więc nie chciałem ucinać tego i tak dalej, więc podzieliłem to na dwie części. Dzisiaj, że tak powiem, wypuszczam pierwszą część, a kiedyś tam drugą część. Także zapraszam na film. Hej, hej. Hej, hej. Hej. Jesteśmy po 3 dniach na Albert Ranch, gdzie 2 z naszych koni pojechały się uczyć, a raczej będą uczone przez Alberta. Będą uczone tego, by być bezpiecznym koniem, to znaczy odczulane pod wieloma względami i uczone jazdy pod siodłem. No i właśnie my byliśmy tam teraz przez 3 dni, wczoraj wieczorem wróciliśmy. Po co tam byliśmy? Sprawdzić, jakie są postępy? Coś jeszcze? Chciałem zobaczyć właśnie, co robi z moimi koniami. No tak, chcieliśmy zobaczyć, co on robi z naszymi koniami. Alberta poznaliśmy 2 tygodnie temu osobiście, wcześniej rozmawialiśmy z nim 2 albo 3 razy przez telefon. Został nam polecony przez znajomych jako trener od trudnych koni, jako dobry trener bardziej, bo nasze konie chyba raczej do trudnych nie należą. Nie wiem, bo to musi Albert ocenić. Tak, 2 tygodnie są u Alberta w treningu. U nas były nauczone tylko tego, że człowiek to jest fajna istota, która dokarmi, podrapie, wygłaszcze i właściwie tylko tyle, nie? No, takie jakieś. No, takie misiowate były. Więc po tych 2 tygodniach u Alberta pojechaliśmy do niego po raz pierwszy i po raz pierwszy widzieliśmy jego rancho. Przez 3 dni tam byliśmy. Pierwsze wrażenie. Przyjechaliśmy tam, wyszliśmy z samochodu, rozejrzeliśmy się dookoła i wszędzie coś było. Nie? Wszędzie. No dokładnie, jakieś tu jakaś rzeczy, folia, no, tu jakieś no zabawki, tu jakieś frędzelki. Wszystko, co może spłoszyć konia, o, może tak. Tak. Wszystko, co może mu zrobić stres. No na początku potrzebowałam momentu, żeby się zastanowić, po co to, zanim doszłam do wniosku, że tak naprawdę wszystko, co tam jest, czemuś służy. Wszystko, co tam jest, ma konia odczulić, to znaczy wystraszyć i przyzwyczaić. I właściwie nic, co tam widziałam, nie było bez celu. I no generalnie fajnie, nie? No w porządku. Co mi się podobało tam na ranczu, to to, że tak naprawdę wszyscy, których spotkaliśmy, to byli ludzie otwarci, szczerzy. I co było dla mnie takie bardzo, bardzo, bardzo istotne, to to, że miałam poczucie, że mogę zadawać pytania wszelkie. Nawet te, na które odpowiedź wydawałaby się jasna, oczywista, banalna. Ani razu nie spotkałam się z jakąś krytyką samej siebie, czy z jakąś informacją, że a, co ty tego nie wiesz, co się zdarzało w różnych innych miejscach, gdzie byliśmy. Nasze konie mają docelowo być przeznaczone do hipoterapii, bo tym się zajmujemy, zresztą te, które są za nami
No w sumie mamy jeszcze 4, ale... Jeden przyszedł się skamerować. Czekaj, stoję tutaj, jest? O, i Chica, jest jeszcze Chica. One chodzą w hipoterapii i właściwie to jest ich... To jest ich przeznaczenie tutaj. Dlatego też tak bardzo zależało nam na tym, żeby Albert poprowadził nasze młode klacze w ten sposób, żeby je odczulić właściwie na wszystko. Na ranczu właśnie czułam się potraktowana serio. Każde moje pytanie miało odpowiedź. Popatrz, te uszy teraz wyglądają jak rogi u mnie. No. Na każde moje pytanie miałam odpowiedź i to bardzo wyczerpującą. Mało tego, mogłam zadać kolejne pytania i wszystkie tak naprawdę prowadziły do jednego celu, żeby nauczyć mnie jak najwięcej. Wiedza jest czymś bardzo, bardzo cennym i nie każdy chce się z nią dzielić. A Albert się chce dzielić. Zależy mu na tym też, żeby to, czego nauczy naszych koni, przekazać nam, by to było w jak najlepszym stopniu kontynuowane. Właśnie. Coś jeszcze? Nie wiem, no to chyba coś jeszcze taki ważny rzeczy. Nie wiem, długo myślimy. Korzystaliśmy nie tylko z treningu naszych koni, które tam są, ale osobiście też skorzystałam z lekcji, które udzielał mi sam Albert, ale też jego żona. Skorzystałam z treningu nauki jazdy. Pozdrawiamy Basię. Pozdrawiamy Basię. Bardzo dużo wskazówek. Bardzo czujni są oboje. W ogóle mają niesamowitą podzielność uwagi. To też się tak rzadko zdarza, że są tak naprawdę w stanie w ułamku sekundy widzieć kilka rzeczy i kilka rzeczy skomentować i w ten sposób też skorygować, co było bardzo dla mnie ważne. I co to wniosło w moje życie? No na pewno na ten moment chcę to przełożyć na pracę z resztą moich koni. Zobaczyć, jak to się sprawdzi. I co? Zmotywowało mnie to też do dalszej pracy, nie? No, chyba takiej intensywniejszej, nie? Intensywniejszej, no. Ale... I w dobrym kierunku, nie? W jakim, w lepszym kierunku. Takie ukierunkowanie w ogóle działań i celów, nie? Tak, tak. W lepszym kierunku, bo jakby po tych 3 dniach całe takie moje wrażenie jest, że jeżeli się uczyć, to od najlepszych, I w tym kierunku chcemy iść, w tym kierunku. No właśnie. Dziękuję Sandrze i dziękuję Marcinowi za wypowiedź, za to, że byli tu, odwiedzili mnie i swoje konie. Wam dziękuję, że obejrzeliście ten komentarz, bo to oczywiście daje jakiś obraz, co tu się dzieje i tak dalej. No i to i wszystko, nie? To dużo gadać, jak to nie ma o czym mówić. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia. Cześć.